Zapraszam pierwszego gościa, czyli senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, żeby porozmawiać i o prawyborach, które w ten weekend się zakończyły zwycięstwem Rafała Trzaskowskiego, miażdżącym w zasadzie zwycięstwem, i o tym, co się będzie działo dalej w kampanii i jak będzie ona wyglądała. Udało się wsiąść. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani redaktor, jestem pierwszy raz na audycji. Zawsze chciałem panią poznać. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że bardzo to jest mi ten miło. Dzień. Agnieszka Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo mi miło. Tak, słoneczno-listopadowy dzień, ale jakoś zaskakująco dobra. W ogóle aura, dobra taka, pogoda. Że... Tak, super jest. Wysyp sondaży ostatnio mamy. Właśnie przed chwilą w Onecie ukazał się sondaż zaufania nowy. Zdążyłem zajrzeć. Jak? No, co pana zaskoczyło w tym sondażu? Bardzo się cieszę, że oczywiście druga pozycja Rafał Trzaskowski. Bardzo się cieszę, tak, że nawet, trzecia pozycja. Nawet zdecydowanie mu ufa więcej procent wyborców niż Andrzejowi Dudzie, bo Andrzejowi Dudzie raczej ufa. Tak, tam jest 0,2 różnicy między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą. 42,7 zaufania, a drugi 42,5%. Bym powiedział wzrost, duży wzrost zaufania dla Agnieszki Dziemianowicz. Bo ale dużo osób jej nie rozpoznaje. To, tu jest praca do wykonania. To prawda. Ale cieszę się, bo to bym powiedział taka sympatyczna twarz rządu, że pani minister ma wzrost zaufania. To prawda. Zaskoczyła pana wysoka pozycja Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Dużo lepiej wypada w tym sondażu niż kandydat na prezydenta Sławomir Mecen. Jeżeli słucha się Krzysztofa Bosaka, to jego wypowiedzi, one przynajmniej w tej części umownie mówiąc retorycznej, sposobu prezentacji, powiedziałbym, że one są dużo łagodniejsze. Jest ten przekaz niż środowiska politycznego, który reprezentuje. No i jak widać, to procentuje. No i na końcu Karol Nawrocki. To chyba nie jest zaskoczenie, bo wyborcy muszą pana doktora Nawrockiego chyba po prostu lepiej poznać. Pewno zaskoczeniem dla wyborców jest Karol Nawrocki. Postać Karola Nawrockiego. To prawda, ale no właśnie, to jaka jest pana analiza? Dlaczego to Karol Nawrocki jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości? Będzie oczywiście ta narracja o obywatelskim kandydacie. No to jest psu na budę, no bo to jest trochę tak, że obywatel Kaczyński stwierdził, że obywatel Nawrocki będzie kandydatem obywatelskim, a obywatelka Szydło, Macierewicz i Morawiecki entuzjazmem klaskali na konwencji. Oj nie, Beata Szydło w ogóle bez entuzjazmu. Nie wiem, czy pan to widział. Ale... Szczerze, to prawda, cały pierwszy rząd miał taką minę, że gdyby wzrok mógł zabijać, to kandydat do końca konwencji by nie dotrwał. Znaczy, przyznaję. Delikatnie mówiąc, Beata Szydło była co najmniej zdystansowana. Tak. Ale entuzjazmu na twarzy Mateusza Morawieckiego i Antoniego Macierewicza to ja też nie widziałem. Chociaż Antoni najbardziej Antoni Macierewicz, tak, to prawda. No, on tam wykazywał największy poziom zaufania do kandydata. A wierzy pan w tę teorię, że to Mateusz Morawiecki i jego środowisko wspierali mocno tę kandydaturę, bo liczą na to, że ona zaczął się nie sprawdzi i będzie można szybko podmienić Karola Nawrockiego na Mateusza Morawieckiego? Jeżeli tak wiele osób mówi to samo, a anonimowo mówią to także niektórzy politycy PiSu, to pewno coś w tym jest. Wszyscy mówią, że środowisko Mateusza Morawieckiego bardzo go wspierało. Podobnoż od tych 48 godzin lekko zmienia narrację, mówiąc, że no zobaczymy oczywiście, no bo kandydat teraz będzie podlegał sprawdzeniu. To sprawdzenie na razie wypada różnie. Mnie ujęła historia Wielkiego Bu. I to nie jest historia sprzed lat. To jest historia z tego roku. Karol Nawrocki spotkał się z Patrykiem Masiakiem, czyli Wielkim Bu, no, skazanym za sutenerstwo, porwanie kobiety, zmuszanie do prostytucji, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a konkretnie w jednym z gangów trójmiejskich. No, ale on tłumaczy to tym, że znają się z ringu, tak? Że jako były
kickbokser, spotykał się z różnymi ludźmi. Nie, Karol Nawrocki nawet dalej poszedł, bo wykazał takie zacięcie resocjalizacyjne, bardziej przypisane funkcji wychowawcy więziennego, bo powiedział dokładnie tak, że spotkał się z nim, żeby mu pokazać drogę moralności. Wręczył mu książkę nomen omen Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Tylko ta wersja się trochę kupy nie trzyma, bo z jednej strony mówił, że wręczył mu tą książkę, wszystko się dzieje w tym roku, żeby go poddać z resocjalizacji, a z drugiej strony opowiadał, że on nie wiedział o kryminalnej przeszłości pana Wielkiego Bu. No więc albo wiedział o tej kryminalnej przeszłości i go resocjalizował, no albo nie wiedział, no to wtedy dlaczego mu wręczał książkę. No to się jakoś tak, bym powiedział kolokwialnie mówiąc, dwie wersje równocześnie opowiadane kiepsko wyglądają. Czy to jest największe zagrożenie dla Karola Nawrockiego? Mówi się o tym, że jest jakieś 70 stron w PiSie, mają jakiegoś reportu na jego temat, gdzie tam rzeczywiście pojawia się też temat jego kontaktów różnych. Czy to jest największy znak zapytania, czy to jest największe zagrożenie, co mu może zaszkodzić? Ja oczywiście nie znam kontaktów Karola Nawrockiego. Sam się wychowałem na blokowisku i mogę powiedzieć, że też jestem chłopakiem z takiej ciężko pracującej rodziny. Przez okres studiów pomagałem rodzicom w prowadzeniu sklepu i zawsze w piątki i soboty w tym sklepie obsługiwałem, więc akurat historia, że ktoś jest z takiej rodziny, we mnie wzbudza takie fajne skojarzenia i wspomnienia mojego dzieciństwa, ale przyznam, że ja takich kolegów nie miałem, chociaż mój tata był trenerem zapasów, ma nawet wychowanków mistrzów Polski, medalistów mistrzostw świata i Europy, ale przyznam szczerze, że żaden z nich ksywy Wielki Bu się nie dorobił. Pytanie, czy to będzie problem dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie problem dla elektoratu Konfederacji, którą też ma przecież, no, tutaj takie zakusy są, żeby jednak Karol Nawrocki część tego elektoratu w drugiej turze przejął. Może to atut. Znaczy, moim zdaniem to zależy, czy... Twardy chłopak z podwórka z różnymi chłopakami musiał się poznać, różne kontakty miał, zahartowane w różnych podwórkowych bojach. Panie doktor, wyczuwam lekką ironię, ale mężnie... Ja nie wiem, czy to ironia, bo ja akurat powiem, że zbliżamy się do mojego podwórka. Jestem z dziewczyną z Pragi i bardzo lubię tu jeździć, bo ja się tu wychowywałam kolei, więc... Praga brzmi może... dumnie dla mnie, bym powiedział, klimaty zgiersko-łódzkie, to tak bym, jakbym powiedział, że do Bałuć się zbliżamy. Moim zdaniem zależy, czy z Wielkiego Bu nie zrobi się wielkie bum, bo jak się okaże, że to nie jest jedyny taki kontakt i szersza lista znajomych Karola Nawrockiego się ujawni, nie daj Bóg, jeszcze będą go chcieli wspierać w kampanii i w sposób spontaniczny i wizualnie będą chcieli do tej kampanii dołączyć, to się mogą zrobić problemy. Ale może mieć ogromne poparcie wśród kibiców piłkarskich. Tak, środowisko kibicowskie jest dobrze zorganizowane. Jednym z lepiej zorganizowanych jest to szczególnie bliskie prezesowi IPN-u, czyli środowisko Lechii Gdańsk, ale środowisko kibicowskie w tej wersji, o której chyba mogą się zaliczać niektórzy znajomi prezesa IPN-u, jednak sposób jego zorganizowania czasami wywołuje pewną spontaniczną ubawę u tych, którzy nie utożsamiają się z tymi środowiskami. Ja sam jestem kibicem piłkarskim, uwielbiam piłkę nożną, kibicuję Widzewowi Łódź, ale przyznam, że ta część związana, umownie mówiąc, z kulturą kibicowania w takiej trochę bardziej zorganizowanej formule jest mi obca. Dzień meczu jest oczywiście ważny, ukochana drużyna jest ważna, a to nie jest całość życia. Prezes Nawrocki ma jeszcze jeden problem. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, która mówi, że nie można prowadzić działalności politycznej, w ogóle prowadzić działalności nie dającej się pogodzić
z godnością sprawowanego urzędu. Dlaczego o tym mówię? Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli jest bardzo podobna. Mhm. I ja kiedy w 2019 roku podjąłem decyzję, że chciałem kandydować na senatora, a było to jeszcze przed zakończeniem mojej kadencji, to co zrobiłem? Złożyłem rezygnację. Mhm. Podpisałem pismo, wysłałem do pani marszałek Sejmu, powiedziałem, składam rezygnację z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo nie daje się to pogodzić. No dobrze, zdaniem pana senatora Karol Nawrocki powinien zrobić to już teraz, czy może poczekać na moment rejestracji, bo tak naprawdę jeszcze nie został zarejestrowany. Ja bym ciekaw, czy on po weekendzie wróci do pracy, czy zacznie prowadzić już zwykłą, ktoś by powiedział, nawet ordynarną kampanię wyborczą. No wybrał tą drugą rzecz, zaczął od peronu we Włoszczowie, oczywiście miejsce nie ma znaczenia, ale przekaz był już sensu stricto partyjno-polityczny, co do tego nie ma żadnych wątpliwości i nie robił tego w godzinach po pracy, bo bardzo często Rafał Trzaskowski jeździ, ale w godzinach popołudniowo-wieczornych, a to widać było słońce w zenicie, więc to musiało być spotkanie w ciągu dnia, ja też oglądałem tylko migawki telewizyjne. Moim zdaniem powinien albo złożyć rezygnację spełnionej funkcji, albo co najmniej natychmiast się udać na urlop i nie wykonywać swoich obowiązków. No tak, tutaj też z ogromną krytyką spotkał się ten wpis na oficjalnym profilu IPN-u, tak, popierający i to pokazuje, że albo on, albo jego otoczenie nie potrafi rozdzielić pełnionej funkcji prezesa instytutu od funkcji kandydata na prezydenta. No, zobaczymy, bo też się pojawiają głosy, że Rafał Trzaskowski powinien wziąć urlop na czas kampanii. Mamy dwie całkiem różne historie. Mamy urzędnika państwowego, gdzie ustawa bardzo precyzyjnie mówi właśnie o zakazie prowadzenia działalności politycznej i mamy polityka sensu stricto. Czy to jest Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu, czy to jest Rafał Trzaskowski, to są funkcje z politycznego wyboru przez obywateli, czyli w normalnej kampanii wyborczej. Karol Nawrocki chyba jedynej kampanii, której do tej pory uczestniczył, był chyba radnym dzielnicy, z tego co pamiętam, w Gdańsku. I bym powiedział, dzisiaj nie ma żadnej wątpliwości. Okay. Pełni funkcję wyjątkowo ważną organu publicznego, ale to jest funkcja urzędnicza, a nie funkcja polityczno-partyjna. Czyli z Rafałem Trzaskowskim to bardziej pojawiają głosy, czy on będzie w stanie pogodzić prowadzenie kampanii prezydenckiej, zarządzanie tak dużym budżetem jak budżet Warszawy. Ale do tego zaraz bym chciała przejść, bo jeszcze a propos Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker jako szef sztabu zaskoczyła pana senatora to, że to żaden z bulterierów pisowskich. Mówiło się o Jacku Kurskim, że może to on będzie tam pojawiały się różne kandydatury ze starszego pokolenia, a tutaj... Nie, oczywiście... Młodzież. Nazwisko jako takie może zaskakiwać, formuła nie. Co mam na myśli? PiS jest wewnętrznie podzielony. Mhm. Frakcja na frakcji, spontaniczna miłość na linii Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i w innych układach. Miłosno-politycznych czworokątach, trójkątach, więc kogo trzeba wybrać? Osobę, która nie wzbudza emocji w sensie wewnętrznych frakcji w PiS-ie, no bo praca sztabu ma jednoczyć. Oczywiście nie ma żadnej wątpliwości, że w tle tandem Jacek Kurski, Adam Bielan będzie pracował dla kandydata, na rzecz kandydata. Nieoficjalnie się mówi, że to są ci, którzy pisali wystąpienie Karola Nawrockiego i moim zdaniem może to być prawda, no bo jak ktoś musi... Kurski i Bielan? Tak, jak ktoś musi z kartki czytać, że się cieszy, że kandyduje i że kocha ojczyznę, no to powiem szczerze, tak średnio to wyszło. A niedoświadczony, to nerwy mogły wejść. No albo kocha tą ojczyznę i ma to w sercu, albo musi to przeczytać z kartki. Jeszcze jest szansa, że się wyrobi Karol Nawrocki. Że się nauczy, że kocha ojczyznę. No dobrze, panie redaktor. Okej, kończymy te złośliwości. Będzie miał więcej czasu, to wklepie na blachę wystąpienie, więc już z kartki nie będzie musiał czytać. Nie mam żadnej wątpliwości, że ci panowie będą tymi szatanami, którzy będą pociągać za sznurki, za kotarą i w związku z tym czyli to będzie... Czyli wystawiają szefer na
Tuskera, który w razie czego porażkę bierze na barki, będzie na kogo zwalić, a grube pisowskie koty będą kierowały z zaplecza koty, i pozostaną tygrysy, lwy, ramparty. To będzie krwiożercza kampania, nie mam żadnej wątpliwości, więc ubawiłem ale, się... Ale ewentualna porażka nie będzie ich udziałem. Oczywiście, że tak. Oni w razie czego powiedzą, że zrobili co mogli, panie prezesie. No, z kandydata nie szło nic więcej wycisnąć, ale my się staraliśmy jak mogliśmy, a bardzo mnie rozbawił prezes, który mówił, przepraszam, że się uśmiecham, że to będzie kandydat zasypujący podziały, szczególnie jak wiemy, kto za tą kampanię ma odpowiadać. Zresztą sam kandydat, chyba mu średnio się to wpisuje, ta rola, bo zdążył odpalić 2 czy 3 dni wcześniej na debacie historycznej w Gdańsku, że nie wszyscy mają gen polskości w sercu. Więc moim zdaniem to będzie takie wahadełko. Tu panowie Kurski z Bielanem mu coś wpiszą w wystąpienie, nawet łagodne. On coś dodał od siebie, zacznie się robić problem. Będziemy z zainteresowaniem obserwować. No tak, ale o tym zasypywaniu podziałów to mówił w swojej kampanii prezydenckiej Jarosław Kaczyński lata temu, później Andrzej Duda też o tym mówił. I to tak... Symbolem zasypywania tych podziałów był dla mnie udział w pierwszym rzędzie i ochoczo klaszczącego na konwencji Antoniego Macierewicza jako znanego specjalista od zasypywania podziałów w Polsce. Więc na to bym nie liczyła. A czy Prawo i Sprawiedliwość wierzy, że Karol Nawrocki może wygrać? Bo mówi się, że tak oficjalnie mówią, zwyciężymy. W kuluarach tej wiary jest mało, ale no, ten Andrzej Duda 10 lat temu był przykładem, że to różne rzeczy się zdarzają w polityce. Ja może bym nie określił tego, że w to wierzę, ale jestem przekonany, tak, my możemy te wybory przegrać. Tak, Karol Nawrocki może te wybory wygrać. Po pierwsze, wybory prezydenckie w Polsce, ale i na świecie. No później czasami są pewne odstępstwa, ale co do zasady, te wyniki się bardzo spłaszczają. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje z Prawem i Sprawiedliwością. Wydawałoby się, że po tych wszystkich informacjach, a to agregaty o wartości tam 79 milionów, za które zapłacono 350 milionów, a to co się działo z Funduszem Sprawiedliwości, a to słynny barman 26-letni, który ma dostać 56 milionów w ramach innowacyjnego programu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ogóle wyborców Prawa i Sprawiedliwości to nie rusza, jest ten żelazny 20 parę procent elektorat, który... 30, jednak w ostatnim czasie 30, co to w praktyce oznacza, że cały czas ta walka o miano ugrupowania z największym poparciem między Koalicją Obywatelską, czyli moim środowiskiem politycznym, a Prawem i Sprawiedliwością trwa. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że będziemy mieli drugą turę. Ja mówię wprost, to będzie różnica kilkuset tysięcy głosów, dlatego proszę, apeluję, Rafał Trzaskowski to ten kandydat, którego Jarosław Kaczyński szukał, ale w PiSie nie znalazł, okazały, przystojny, z kontaktami międzynarodowymi, ze znajomością języków. Prezes obniżył poprzeczkę i znalazł Karola Nawrockiego, ale my nie musimy obniżać naszych oczekiwań, jak powinien wyglądać prezydent i dlatego proszę, żeby poprzeć Rafała Trzaskowskiego. A dlaczego nie głosował pan na Radosława Sikorskiego? Bo zagłosowałem na Rafała Trzaskowskiego. Ale czego brakowało Radosławowi Sikorskiemu? Absolutnie niczego Radkowi nie brakowało. Znam go, cenię, lubię i szanuję od ponad 30 lat. I cały czas od początku mówiłem to samo. Bardzo uczciwie, że w związku z tym, że mam zaufanie do obu kandydatów, z którego ministra Sikorskiego znam dłużej, będę się kierował jedną rzeczą, bo ona jest spójna z tym, co od początku mówiłem. Jeżeli mówiłem, że te wybory mają największe znaczenie i że ja nie chcę prezydenta, który nawet ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a tak zrobił Andrzej Duda i PiS dalej by wykorzystywał tą funkcję wyłącznie do siania chaosu politycznego, no to czym się kierowałem? Badaniami. Zrobiliśmy niezwykle szerokie badania na ponad próbie na ponad 2000 Polek i Polaków, którzy wyrazili swój pogląd. Z tych badań wyłaniał się obraz, że jednak Rafałowi Trzaskowskiemu będzie łatwiej wygrać i tym się kierowałem, podejmując swoją decyzję. Tu to zbyt poważna sprawa, żeby tu było miejsce na moje większe czy mniejsze sympatie. Zresztą nie ukrywam, że cenię, tak jak powiedziałem, obu kandydatów i po prostu tak uważam po ludzku, że to naprawdę obaj byliby świetnymi prezydentami. Postawiliśmy na Rafała Trzaskowskiego i tu muszę powiedzieć, tu była dopiero widoczna także klasa Radosława Sikorskiego, jak Radek wyszedł na tą
scenę. Dowiedział się w chwilę wcześniej o wynikach i powiedział: bezwarunkowo popieram Rafała Trzaskowskiego. Proszę i apeluję do tych, którzy głosowali na moją kandydaturę, popierajcie Rafała. To powiem tak, że ten widok będzie mi towarzyszył w całej tej kampanii. Myślę, że wszyscy, którzy tam byli, wyszli naładowani takimi dobrymi emocjami, z taką chęcią do wspólnej pracy, bo jest jednak coś symbolicznego w tym. Tu decyzję podejmowało ponad 22 tysiące członków Koalicji Obywatelskiej Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej Zielonych. Czyli decyzję podejmowało wielu obywateli. A w PiS-ie podjął decyzję jeden obywatel, Jarosław Kaczyński, i powiedział, że to będzie ten obywatelski może kandydat. Może ktoś jeszcze tam pomagał jednak przy podejmowaniu tej decyzji. Może jednak gdyby tak pan prezes sam podejmował, to by mówił, wskazał, z kim spędza najczęściej prezes czas wolny, ale bynajmniej bym powiedział, no jednak koty mówią wyłącznie w jeden dzień w roku, a nie są, bym powiedział, nie ma za bardzo możliwości nawiązać z nimi dialogu. No tak, chociaż ja lubię z moimi psami sobie porozmawiać. Uwielbiam zwierzęta, jestem zwierzolubny. To nie jest zarzut. Ale tak zupełnie poważnie, też wracając do tego żelaznego elektoratu, ja bez ironii mówię, że akurat kontakty Karola Nawrockiego z różnymi dziwnymi środowiskami wcale nie muszą okazać się jakąś wielką przeszkodą dla elektoratu potencjalnego. Z kolei zastanawiam się, czy te bardzo lewicowe poglądy Rafała Trzaskowskiego na jakimś etapie nie zaczną mu ciążyć. Znowu wejdę w polemikę. Cała ta dyskusja w sposób szczególny ogniskuje się wokół jednego zagadnienia. Uwielbiam tą frazę przedstawicieli PiS-u, że Rafał Trzaskowski zdejmował krzyże. Nie, żadnych krzyży nie zdejmował. Urząd Miasta Warszawy powiedział, żeby nie zawieszać znaków religijnych w nowych przestrzeniach publicznych. Panie senatorze, ale pan wie, że to jest już nie do odwrócenia, ta historia, że te krzyże już zostaną z Rafałem Trzaskowskim. Właśnie. Mówię, jaka była prawda. I uważam, że w każdej sprawie trzeba mówić, jaka jest prawda. Chociaż tak, uważam, że będzie to rzecz, którą PiS będzie próbował wykorzystywać w kampanii i przedstawiać w sposób fałszywy. Prawda jest taka, jak przed chwilą powiedziałem. Tylko, różne fałszywe informacje są potwornie trudne do zdemontowania i do odwrócenia. Dzisiaj rano słuchałam jednej z rozgłośni radia informacyjnego. Był telefon słuchacza, który zaczął mówić o tym, jak to Marcin Kierwiński ostatnio Donald Tusk z posiedzenia rządu wysłał go, miał jechać do Głuchołazów, nie dotarł tam, jaki to skandal. Bo tak podał Robert Mazurek w swoim programie. Było to dementowane w różnych mediach. Ten słuchacz już nie doczytał tych artykułów, że fragment, że kanał Zero też przepraszał za to. Jedzie do Głuchołaz, było sprzednie, no tam kilku tygodni, już nie pamiętam dokładnie. To prawda, że z tymi fake newsami szczególnie trudno dyskutować. No przecież jakby mi ktoś kiedyś powiedział, a w Stanach ta informacja była powszechna. Mówię jeszcze nawet nie o ostatniej kampanii, ale wcześniejszej, kiedy Donald Trump pokonał Hillary Clinton, o tej informacji, że w jakiejś pizzerii na Manhattanie dzieją się straszne rzeczy z dziećmi, bo to wszystko brzmi kosmicznie. A tak, takie informacje chodzą, robią zasięgi. Duża część ludzi w tego typu informacje wierzy. No, będziemy starali się po prostu fałsz, obudę i kłamstwo obnażać. No to jest to, co możemy robić w kampanii wyborczej. To prawda, ale skoro już weszliśmy na ten bardzo grząski, to dosłownie grunt, a propos powodzi, odwołanie wojewody dolnośląskiego. Co oznacza i czy Marcin Kierwiński sprawdza się w roli pełnomocnika, biorąc pod uwagę te informacje o rzeczywiście opóźnieniu w opłatach dla powodzi? Jaką mamy wiedzę? Ja też mogę mieć niepełną, z góry przepraszam, nikogo nie chcę wprowadzać w błąd. Jeżeli ktoś ma wiedzę dodatkową, to może się tą wiedzą podzielić. Z tego, co słyszeliśmy, jednak była jakaś grupa wniosków, których czas rozpatrywania na poziomie rozpatrywania i uruchamiania też, bo to jest następstwem rozpatrzonego wniosku finansów dla powodzian, była zbyt
długa w stosunku do tego, jakby wynikało to z możliwych do przeprowadzenia procedur. W sytuacjach takich kryzysowych, ja w tym roku też jeździłem na miejsca zalane przez powódź, z pomocą organizowaliśmy konwoje z Łodzi, dziękuję mieszkańcom Łodzi za ich serce i zaangażowanie, no to ci ludzie potrzebują tej pomocy najszybciej. I jeżeli jakiś urzędnik, przecież ja też nie zakładam, że ze złej woli, ale jednak może mając mniejsze doświadczenie, chociaż akurat tam wojewoda jest byłym starostą, by się wydawało, że i procedury powinien znać i mieć odpowiednią wrażliwość. Ale jeżeli się okazuje w praktyce, że gdzieś tam to nie zadziałało, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, ponosi odpowiedzialność ten, którym formalnie jest kierownikiem danej instytucji, więc dla mnie była to zrozumiała decyzja. Opowiem ciekawą historię. Rok 2011 byłem ministrem sprawiedliwości w tak zwanym pierwszym rządzie Donalda Tuska. I w polityce naprawdę nie można mieć o to pretensji. Premier mnie prosi, byłem oceniany jako jeden z najlepszych ministrów i mi mówi, no zmieniła się koncepcja, widzę inną osobę, która będzie kierowała tym resortem. To jest właśnie to wyciąganie. Odwołanie to jest jakby logiczne, jeżeli coś nie działa. Bardziej, że ta dystrybucja pomocy tych środków nie idzie tak, jak powinna. Wchodzicie właśnie w kampanię prezydencką. No, czy to Marcin Kierwiński powinien tak naprawdę zrobić wszystko, żeby to szło jak najszybciej, żeby ta pomoc do powodzian trafiała błyskawicznie, żeby wasi oponenci nie byli w stanie wam zarzucić, że polegliście na tym polu, jakże ważnym w tej kampanii, bo to też może stać się jednym z tematów przecież. Tak, Marcin Kierwiński powinien zrobić wszystko, tak jak każdy inny urzędnik publiczny, który odpowiada za większy czy mniej. Może nie daje rady. Ale to powiem ciekawą historię. Marcin Kierwiński spędza bardzo dużo czasu na terenach powodziowych i opowiem historię, która się wydarzyła na zamkniętym klubie, więc państwo tej historii nie znają. Wyjazdowe posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej i pretensje parlamentarzystów koalicji do kolegi Kierwińskiego. Byłeś tu, czemu nam nie dałeś znać? My też byśmy chcieli jako posłowie z tego terenu ci towarzyszyć. I tłumaczący Marcin Kierwiński, który mówi, ale ja tam nie jadę po to, żebyśmy robili tam politykę, ja tam jadę po to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi o tym, czego potrzebują, no w sposób szczególny też jak odbudowywać również infrastrukturę publiczną, bo tu administracja rządowa i samorządowa może nawet zadziałać szybciej, w tym sensie, że w przypadku indywidualnych domów to, co na pewno zaciążyło na tym, co zresztą, o czym się mówi, to sprawa tych słynnych osób, które miały szacować poziom straty i wypłatę odszkodowania tam, gdzie osoba miała na przykład ubezpieczony budynek, czy miała mieć to odszkodowanie właśnie na odbudowę. Więc ja sam byłem świadkiem pretensji do Marcina Kierwińskiego, że tak dużo jeździ, a że my politycy nie wiemy. Akurat tak, to niedobrze świadczył. Stawiło go to w bardzo dobrym świetle. Muszę powiedzieć, że słuchałem tego i mówiąc wprost, byłem zaskoczony nawet tą całą sytuacją. No po efektach na pewno was ocenią, również w tej kampanii, tak jak oceniają, bo to jeszcze jeden wątek z tego sondażu badania zaufania. O ponad 3 punkty bodajże procentowe spadek zaufania do wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z czego to się może brać? Nie wiem. Ja muszę powiedzieć, że ja mam jedną stałą cechę i trzymam się jej jak tonący umownej brzytwy. O koalicjantach wyłącznie dobrze. Po pierwsze jestem senatorem. Nawet tych, którzy blokują wam. Po pierwsze jestem senatorem, więc głosują na mnie wyborcy wszystkich środowisk opozycyjnych. A po drugie, no też znam prywatnie od lat premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Patrzę na jego działalność polityczną. Nie mam żadnej wątpliwości, że to jest osoba, która no, stara się robić bardzo wiele, żeby za ten obszar, który odpowiada, te obowiązki wykonywać jak najlepiej. Pewno trzeba to poddać jakiejś analizie. O kolejny nasz koalicjant. Bardzo jestem ciekawa. Poseł Tomasz Trela, łodzianin. Zaraz państwo zobaczą, jak się z nim przywitam. Łodzianin, będzie spontanicznie, z uśmiechem. Czyli sympatia w koalicji. Absolutnie. Jest. Tak. Wszystko dobrze. Bardzo ci podziękuję. Jeszcze raz podkreślę, że cieszę się, że zrealizowałem swoje marzenie towarzyskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia.